Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. W czwartek, to już czwarty dzień kwietnia i 70 godzin dokładnie teraz do rozpoczęcia wyborów samorządowych 2024. W naszym studiu sekretarz miasta Opola Grzegorz Marciarz. Dzień dobry, witam serdecznie. To już tak naprawdę ostatni element, bo przeglądam w Dzienniku Ustaw rozporządzenie, jak wyglądał ten kalendarz wyborczy i tak naprawdę czeka nas już tylko zakończenie kampanii wyborczej, bo dzisiaj jest ten dzień, ostatnia właściwie informacja dotycząca wyborców niepełnosprawnych i poinformowanie ich o tym, ale do tego przejdziemy. 2018-2024 mamy 84 teraz komisje wyborcze obwodowe, wtedy w 2018 było ich 81. Frekwencja najwyższa, chciałem tylko przypomnieć, w Opolu wyniosła 66,85 w komisji w PSP 10 na Wróblewskiego, prawie 67%. Jak będzie w tym roku, zobaczymy. Natomiast jedno już chyba możemy powiedzieć, że wiemy, ilu wyborców już może stanąć do urn wyborczych w najbliższą niedzielę, panie Grzegorzu. Tak, to już wiemy. Jesteśmy w zasadzie na ostatniej prostej. Do wyborów został raptem zostało dwa dni tak naprawdę do zakończenia kampanii wyborczej. Został jeden dzień do północy w piątek. Przypominamy też, że można jeszcze agitować. Już potem jest zakaz kodeksowy. Rzeczywiście tak jest, że tych lokali przybyło. Mówię o tych odrębnych obwodach. W zeszłych wyborach mieliśmy ich 9, było 81 w sumie, teraz mamy 12. Głównie to są odrębne obwody głosowania, gdzie zawsze pytamy dyrektorów tych jednostek, czy tam jest wystarczająca ilość wyborców, którzy mogą zagłosować w tych wyborach. W przypadku Sejmu i Senatów to było rekordowo, bo było kilkanaście tych obwodów odrębnych, teraz mamy tylko 12, więc mamy w sumie 84. Czy będzie rekord, jeśli chodzi o frekwencję? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że będzie. Mam nadzieję, że utrzymamy tą frekwencję z października zeszłego roku. Myślę, że wszyscy mieszkańcy są też zainteresowani tym wyborami. Tak, to chyba jest taki element już w naszej świadomości, że coś się zmieniło też, prawda? Że coś się zmieniło. W cudzysłowie obowiązek jest czymś naprawdę bardzo ważnym, nam danym. Myślę, że ta świadomość rośnie wśród mieszkańców. Tym bardziej, że wybory październikowe pokazały, że ta frekwencja jednak jest większa. A wybory październikowe dotyczyły tak naprawdę całej Polski, natomiast te wybory to są wybory lokalne, czyli te takie najważniejsze dla nas. No tak, bo mamy dla nas z perspektywy Opola 211 dokładnie kandydatów policzyłem, no bo te trzy miejsca to jest jeszcze trzech kandydatów na prezydenta Opola, na 211 do Rady Miasta i do Sejmiku, na których my będziemy oddawać te głosy. Mówię o tym dlatego, bo tutaj jest jedna różnica z perspektywy Opola w stosunku do mieszkańców pozostałych gmin i powiatów w regionie. Opolskim, jeśli chodzi o karty do głosowania. Tak, u nas jest troszeczkę inaczej. My jesteśmy miastem na prawach powiatu, więc realizujemy też zadania powiatu i zadania gminy jednocześnie, więc u nas są trzy karty tylko do głosowania, czyli karta wyborów do Sejmiku, karta wybory do Rady Miasta, no i karta wyboru na prezydenta miasta Opola. W innych pozostałych gminach i powiatach jest dodatkowo karta w wyborach do Rady Powiatu. No właśnie, bo często mówimy do Rady Miasta, ale tak naprawdę my wybieramy do Rady Gminy Miasta, i Rady Powiatu jednocześnie, tak? W jednym. Najważniejsze sprawy, jeśli chodzi o ten dystans wyborczy, tak jak mówiłem, który rozpoczął się 12 lutego po obwieszczeniu. Jedno chyba była tylko skarga, pamiętam, do komisarza wyborczego jednego komitetu. To chyba też mało. To też świadczy o tym, że wszystko zostało też prawidłowo zorganizowane. Tak, była tylko jedna skarga. To był komitet wyborczy wyborców bezpłatnej komunikacji miejskiej. Oni nie spełnili wymogów formalnych. Z tego, co pamiętam, nie zebrali wymaganej liczby podpisów pod listami kandydatów do Rady Miasta. No i w związku z tym Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji tej listy, przysługiwało im prawo złożenia tutaj skargi, odwołania, więc odwołali się i do komisarza wyborczego i potem też do PKW, czyli do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, ale to zostało przez Państwową Komisję Wyborczą utrzymane i nie zarejestrowali żadnej listy. A nie zarejestrowanie żadnej listy powoduje też to, że nie mają prawa zgłoszenia kandydata też na prezydenta. No i teraz najważniejsza sprawa jest czwartek. Tak naprawdę, jeśli nie dopełniliśmy pewnych formalności meldunkowych,
to może się okazać, że możemy się nie znaleźć na tej liście wyborców. Dlatego też spotykamy się, drodzy Państwo, teraz w czwartek, żeby powiedzieć, objaśnić i przypomnieć, bo tak naprawdę urzędowo jest 5 dni na załatwienie pewnych formalności, tyle urząd ma czasu na wydanie pewnych decyzji, więc czy rzeczywiście jeszcze teraz, dzisiaj ktoś, gdyby sobie przypomniał, to omówmy te sprawy meldunkowe i zamieszkania, bo to są dwie rzeczy w jednym. Więc wygląda to tak, no, głosować, żeby można głosować w mieście Opolu, no to najważniejszy jest stały oczywiście meldunek, ale też można złożyć wniosek o ujęcie wstępu w wodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, co też daje możliwość oczywiście wzięcia udziału w głosowaniu, ale żeby to zrobić, no to taki wniosek trzeba złożyć jak najszybciej. My jako urząd mamy 5 dni na rozpatrzenie tego wniosku. Taki wniosek można złożyć też elektronicznie przez platformę GOV, meldunek wyborczy, wybory i dopisanie do obwodu głosowania. Natomiast samo złożenie takiego wniosku o ujęcie wstępu w wodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców nie jest automatyczne z tym, że ta osoba będzie ujęta w tym rejestrze i w tym wstępu w wodzie głosowania. Wymagane jest tutaj potwierdzenie stałego zamieszkiwania na terenie miasta Opola. Potwierdzić to można różnymi dokumentami, na przykład umową o pracę, umową najmu, umową na media jakieś, jak się ma. No oczywiście aktem własności lokalu czy nieruchomości, no to już jest super pewne. Po potwierdzeniu tego faktu stałego zamieszkiwania Wydział Spraw Obywatelskich wydaje tutaj decyzję o dopisaniu do stałego obwodu głosowania w tym Centralnym Rejestrze Wyborców, co uprawnia oczywiście do wzięcia udziału w głosowaniu. No i co ważna rzecz w tych wyborach, jak pojedziemy do Głuchołaz na wycieczkę w tym dniu i przejdziemy się tam do którejś komisji obwodowej, to niestety nie zagłosujemy. No niestety nie zagłosujemy. Mieliśmy też wiele pytań różnego rodzaju, czy możemy na przykład zaświadczenie wydać o tym, że ktoś ma prawo do głosowania i jechać sobie gdzieś na wycieczkę. Niestety nie. To są specyficzne wybory, to są wybory lokalne. Głosuje się na swoją radę gminy, jako mieszkaniec wybiera się swojego kandydata na prezydenta. Więc jest duża różnica w stosunku do wyborów ogólnopolskich. Czy jeszcze będą jakieś różnice, które nas, wyborców, mogą zaskoczyć w lokalach wyborczych, czy też no, już w tych ostatnich godzinach przygotowań do wyborów? Nie, karty do głosowania już mamy. Drukowaliśmy 100% kart do głosowania, no, czyli blisko 200 tysięcy, bo około 96,5 tysiąca drukowaliśmy kart w wyborach do Rady Miasta, w wyborach na prezydenta miasta również 96,5 tysiąca i dostaniemy też w sejmiku około 100 tysięcy, czyli razem będziemy dysponować około 300 tysiącami kart do głosowania, które musimy potem też i rozwieźć na poszczególne lokale wyborcze. I też z podziałem oczywiście na okręgi wyborcze, mówię o Radzie Miasta, to też jest bardzo ważne. No właśnie, tak jak Pan powiedział, też zmieniła się też ta mapka, jeśli chodzi o poszczególne komisje wyborcze, bo jesteśmy przyzwyczajeni też jako mieszkańcy, że idziemy do tego budynku, bo chodzimy tam na wybory od lat. Czy byśmy też pamiętali o tym, mieli to w głowie? To trzeba pamiętać, tutaj trzeba te dane sobie sprawdzać w naszym biuletynie informacji publicznej, również na stronach PKW można sprawdzić też takie dane, zarówno o wodzie głosowania, jak i o kandydatach do Rady Miasta, sejmiku czy na prezydenta, więc to są wszystkie dane, które można sobie posprawdzać. Lokale wyborcze raczej się nie zmieniają. Mamy 72 stałe obwody głosowania i odrębne obwody, których mamy 12, ale one są tylko przeznaczone dla tych mieszkańców, którzy w tym dniu, czyli w dniu wyboru, w dniu głosowania akurat będą przebywali czy w szpitalu, czy w domu pomocy społecznej. Więc tu raczej się nic nie zmieni. No a samo głosowanie też, dostajemy 3 karty i tutaj też się chyba nic nie zmienia. Tak jak mówiłem, no będzie w kim wybierać, bo jest 211 łącznie kandydatów, na których będziemy tak, oddawać głosy. Zarejestrowaliśmy 19 list w sumie w naszych 4 okręgach wyborczych. To daje 149 kandydatów do Rady Miasta Opola i tutaj ta karta, tak przypomnę jak ona wygląda, czyli karta do głosowania w wyborach do Rady Miasta. Wszystkie karty są w zasadzie drukowane na papierze koloru białego, z tym, że nazwiska są drukowane na różnych tłach i w przypadku kandydatów do Rady Miasta to nazwisko jest drukowane na szarym tle, w przypadku sejmiku województwa nazwiska są drukowane na niebieskim tle, a w przypadku wyborów prezydenta miasta nazwiska są drukowane na różowym tle, więc to są takie drobne różnice między tymi kartami. Stąd, żebyśmy nie byli zdziwieni, czemu dostajemy. Stąd, żebyśmy nie byli zdziwieni, bo dostaniemy 3 karty do głosowania różne, tak? Więc one będą się różniły tak naprawdę tymi tłami przy nazwiskach, tak? Bo to tak będzie wyglądało. Oczywiście te karty są różnego wymiaru, to są wymiary niestandardowe, bo są określone przez Państwową Komisję Wyborczą.
to nie są wymiary A4, B1 i tak dalej, tylko to są wymiary kompletnie takie niestandardowe. Więc karty są różnej wielkości. Największą kartą, największa karta to będzie karta do sejmiku. Tam mamy jako okręg pierwszy, bo jesteśmy okręgiem pierwszym, czyli jesteśmy miastem Opole razem z powiatem opolskim, wspólnie razem. Wybieramy 8 radnych, bo tutaj w tym okręgu mamy 8 mandatów. Przypomnę, że do sejmiku wybieramy 30 radnych. I w tym okręgu numer 1 zarejestrowano 8 list i 72 kandydatów na radnych. Rada miasta, z racji tego, jakiej wielkości jesteśmy miastem, wiadomo, że liczyć będzie 25 radnych. Oczywiście mamy 25 radnych, mamy 25 mandatów, mamy 4 okręgi wyborcze. Mogę też przypomnieć liczbę mandatów w każdym okręgu. W okręgu numer 1 jest to spory okręg, bo to jest taki okręg zachodni, w skład którego wchodzą, Szczepanowice, Wójtowa Wieś, Chmielowice, Żerkowice, tutaj Wrzoski, Sławice, Półwieś, więc Zaodrze, osiedle Zambonia całe, więc to jest spory okręg. Tam wybieramy 7 radnych. Śródmieście i Stare Miasto, taki najmniejszy okręg, który stracił tak naprawdę jeden mandat na rzecz właśnie tego okręgu numer 1, to jest okręg 4 i tu wybieramy 5 radnych. Okręg drugi, czyli tutaj ten północno-wschodni z Czarnowąsami, z Borkami, z Brzeziem i z ZWM-em tutaj i z Zakrzowem, Krzanowicami, tu wybieramy 6 radnych. No i okręg numer 3, czyli to ten taki południowo-wschodni, też duży, Kolonia Gosławicka, Gosławice, Grudzice, Malina, to też olbrzymi okręg i tu wybieramy 7, razem 25. No i oczywiście wszyscy będą pytać, w jaki sposób wybierani później będą. Czy to, że otrzymałem najwięcej głosów, oznacza, że już jestem radnym? Wiemy, że metoda przeliczeniowa też jest tą metodą Donta. Tak, tutaj akurat jest metoda Donta, inna niż w gminach poza Opolem. Tam są jednomandatowe okręgi wyborcze, u nas jest trochę inaczej. Jest system dontowski, czyli tutaj liczą się głosy na listę i potem są poszczególne ilorazy wyliczane i potem są liczone mandaty. Najważniejsze, tak na zakończenie naszej rozmowy, o czym powinniśmy pamiętać, czy miasto jest już przygotowane? No bo tak jak mówiłem, czwartek to jest ten ostatni dzień, czyli poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego o godzinie transportu w dniu głosowania. To jest ten ostatni element przed zakończeniem kampanii. Tak, tutaj akurat już też jesteśmy i porozumieliśmy się też z odpowiednią firmą, która zapewnia tutaj te odpowiednie busy do transportu osób niepełnosprawnych. Będzie udostępniony telefon. Jesteśmy jeszcze na etapie rozmów z tą firmą, jaki numer telefonu i ile tych numerów telefonów będzie udostępnione. One będą udostępnione i podane do publicznej wiadomości w naszym biuletynie informacji publicznej. Również obwodowe komisje wyborcze też będą miały taką informację, więc będzie można zadzwonić, poprosić i wtedy taki bus przyjedzie po taką osobę i zawiesie ją do jego lokalu wyborczego, w którym też jest ujęta. Bo trzeba też pamiętać o tym, żeby iść do tego lokalu, w którym się jest ujętym w tym stałym obwodzie głosowania, bo tylko w tym lokalu będzie można po prostu zagłosować. Co ze sobą wziąć, zabrać, pamiętać? No bo niby za każdym razem wiemy, a potem stajemy... Najważniejsze oczywiście jest dowód osobisty, on jest najistotniejszy. Ale mam legitymację szkolną, studencką. Dowód osobisty, trzeba mieć ukończone 18 lat i wtedy można żądać wydania kart do głosowania. Oczywiście jesteśmy przygotowani też już do wyborów. Karty do głosowania już mamy, tak jak wspominałem wcześniej. Trasy też mamy ustalone. W piątek ustawiamy trasy. Już mamy 5 tras do rozwożenia kart do głosowania i materiałów wyborczych. Zabieramy w piątek tylko spisy wyborców, bo będziemy drukować jeszcze spisy wyborców dla obwodowych komisji wyborczych, a w sobotę z samego rana wyruszamy w trasy, żeby rozdać wszystkim obwodowym komisjom wyborczym. Co jeśli się lokal wyborczy nie otworzy o tej 7 rano? No, w teorii odpukujemy oczywiście. To oczywiście takie rzeczy mogą się zdarzyć. No, wyjaśniamy przyczynę, informujemy Miejską Komisję Wyborczą, bo Miejska Komisja Wyborcza w tych wyborach nadzoruje tutaj wspólnie razem z nami te wybory. Informujemy komisarza wyborczego, delegaturę Krajowego Biura Wyborczego i ustalamy przyczyny, dlaczego ten lokal wcześniej się nie otworzył o godzinie 7, tak jak trwają wybory. Ale czy to będzie oznaczało rzeczywiście, że też całość wyborów zostanie przedłużona? No to wtedy będziemy czekali na decyzję, tak? No bo to już jest, ta decyzja jest po stronie tutaj komisarza wyborczego i delegatury. No to jest kwestia, jaka to będzie przyczyna.
No, prawdopodobnie wtedy akurat no, wydłużą tak, to głosowanie. Pierwsze wyniki wstępne, kiedy mogą być znane, no bo wiemy, że też wszyscy oczekują na to, bo tak jak pan powiedział, wybieramy prezydenta. W poprzednich wyborach prezydent uzyskał 70,35% poparcia. To było ponad 38 tysięcy głosów na prezydenta miasta. Było 6 kandydatów, teraz na prezydenta mamy 3. Teraz mamy tylko 3 kandydatów, więc no, w zależności od tego, jak miejskie, obwodowe komisje wyborcze będą te protokoły przekazywać poprzez system informatyczny, bo poprzez system informatyczny przekazują te protokoły. No i potem miejska komisja wyborcza ustala wyniki. W pierwszej kolejności będzie musiała ustalić wyniki do sejmiku, potem do rady i potem na prezydenta. Takie są też wytyczne, więc no, przewiduję, no tak, że, oczywiście rozmawiamy że rano, tylko w kwestii rano, myślę, że w poniedziałek rano będziemy już na jakiejś takiej końcówce tutaj tych wyborów. Jeszcze pewnie zdarzy się kilka komisji wyborczych, które gdzieś będą miały jakieś problemy, no bo zawsze się to zdarza. Przeważnie 2-3 komisje mają jakiś tam problem z przeliczeniem kart czy zapakowaniem materiałów wyborczych. Myślę, że takie pierwsze wstępne wyniki mogą być koło 2-3 w nocy. Natomiast oczywiście zaraz po zamknięciu lokali w obwodach głosowania też różne media prowadzą swoje jakieś tam statystyki, robią jakieś pierwsze takie exit poolowe, jakieś wyniki, więc pewnie one się pokażą zaraz po 21, takie wstępne bardzo. Natomiast takie wyniki już 100%, które ustalone będą przez Miejską Komisję Wyborczą, myślę, że to będzie poniedziałek, ale po południu. Okej. I na koniec zapytam tylko oczywiście o kwestię łamania ciszy wyborczej. Jeśli i jak, na co powinniśmy zwrócić uwagę, no bo też takie przypadki, no wiemy jak to się odbywało przy ostatnich wyborach parlamentarnych, takich zgłoszeń było sporo. Sporo było takich zgłoszeń, ale staramy sobie z nimi też radzić. Tu w pierwszej kolejności informujemy policję, bo policja tutaj jest tym organem uprawnionym tego, żeby reagować w takich przypadkach. Natomiast jeżeli się takie sytuacje zdarzają, o czym oczywiście od nich też informujemy wszystkich, do kiedy trwa agitacja wyborcza i od kiedy trwa cisza też wyborcza. Natomiast jeżeli zdarzają się takie sytuacje, my je niezwłocznie zgłaszamy i wtedy odpowiednie organy prowadzą tutaj, może zbyt duże to określenie będzie, ale dochodzenie w takiej sprawie, że potem czy zakończyć to jakąś grzywną, czy jakimś pouczeniem. No to tak jak mówiliśmy, niespełna już teraz 70 godzin, drodzy Państwo, do rozpoczęcia, przypominam, wyborów samorządowych. My jedyne, co możemy, w cudzysłowie używając słowa agitować, powiedzieć to, co na początku naszej rozmowy mówiliśmy, czyli że warto nie zmarnować tego naszego głosu. Tak, idźmy na to głosowanie, nie zmarnujmy tego głosu, to są najważniejsze nasze wybory, to są wybory lokalne, wybieramy naszą radę, naszych przedstawicieli, naszych społeczników do Rady Miasta, wybieramy również przedstawicieli do sejmiku województwa, żeby też mieć wpływ na to, co się dzieje w samym województwie. No i wybieramy prezydenta miasta Opola. Drodzy Państwo, czyli tego czasu zostało niewiele. Pamiętajmy o tej niedzieli między 7 a 21, by ten swój głos oddać się naszym Państwa gościem, sekretarz miasta Opola, pan Grzegorz Marcjarz. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo.